Wiktor Abramowicz urodził się w 1942 roku w Ostrówkach w tradycyjnej rodzinie chłopskiej. Pod koniec lat 60. za sprawą cepeli rozpoczął kurs plecionkarski, dzięki któremu nauczył się wyplatania ze słomy. Plecionkarz samodzielnie przygotowuje surowiec, słomę żytnią. Do szycia słomianych wałków używa taśmy z wikliny. Poza tradycyjnymi, a także spopularyzowanymi przez cepelię przedmiotami, takimi jak kosze, pojemniki, misy czy talerze, wymyśla własne, niekiedy fantazyjne formy. To się zaczęło. Przyszedłem z wojska i wtedy ojciec był mój, jako na kursach chodził, tam nauczył się, on umiał to robić, ale tam jeszcze był. Potem my do Bielska robiliśmy do cepeli przez dłuższy okres czasu i potem do Białegostoku też do cepeli. Jeszcze ja w 69 roku, że to jeszcze samo robiliśmy, jeszcze potem jakieś. Także co najmniej do Bielska jakieś może 25 lat robiliśmy. A potem już do Skansenu do was i potem już wszystko to. Polska zaraz po jarmarkach tako już. I to przeważnie w domu dużo się sprzedaje. I to ja to robię, bo dla mnie to po prostu zabicie czasu, bo to lubię. Dla spędzenia i to robię takie, i użytkowe, i ozdobne, dużo różnych wzorów. I jeszcze nawet, jeszcze teraz podlapuję jakieś inne coś, gdzieś się podpatrzę i też staram się jeszcze nowość wytego puścić na rynki, na te, do swojej tej roboty. Jak się wykosi przed rosowaniem, one jeszcze zielone, i wybierać takie, żeby było jak najwyższe i najdelikatniejsze, takie, żeby było nie za grube, bo teraz kiedyśniejsze odmiany to były bardzo takie wysokie, takie na dachy kryli to było, a teraz te niskopienne, takie grube, one nie za bardzo się nadaje. Ja szukam, które i sam sieję, to takie, że chciałem, żeby było dobrze robić, bo to się jak na cały okres się robi. I ono jak suchym będzie szczymał, to może kilka lat. I to jest, ono się nic się jemu nie robi. Kosiłem kosą i można kosić rotacyjną nawet. Tak ładnie ona wkładnie się pod rotacyjny. A no, że na rotacyjną jest, jak nie ma na polu kamienie. Jak są kamienie, to można można uszkodzić ten pojazd. Czy najlepiej to kosą. Kosi się, żona podbiera, powiąże się małe słupki, przywieźć na pole, rozrzuci się na które skoszone. I potem tak w tym roku było. Bardzo udało się. Podstawowe narzędzie to moje tak. Nóż dobry, igła do szycia, te do rozkluwania, ta część, to dzieli się i do czyszczenia wikliny, to zdziera się to, co niepotrzebne. To przechodzi z pokolenia na pokolenie. Znaczy po ojcu to przechodzi. Kiedyś to mnożem robiliśmy, a teraz już na maszynkę to zdzieram. I to bardzo łatwiej i to ładnie to wygląda i szybciej i lepiej. Plecionkarstwo należy do jednej z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych dziedzin wytwórczości ludowej.
Jego powszechność na terenach należących obecnie do województwa podlaskiego wynikała przede wszystkim z dostępności surowca oraz zapotrzebowania na wyplatane przedmioty w każdym wiejskim domu. Wykorzystywano je w zbieractwie, rybołówstwie, rolnictwie, transporcie, a nawet stroju. Odgrywały też ogromną rolę w przechowywaniu żywności. Do popularnych naczyń należały służące do przechowywania ziarna, mąki i kasz, buńki i korobki. Poza nimi różnej wielkości kosze i koszyki różniące się nie tylko formą i wielkością, ale i techniką oraz rodzajem materiału. Do ich wykonania wykorzystywano surowce pochodzenia drzewnego, wiklinę, korzenie jałowca czy sosny. Popularnym surowcem dzięki rozpowszechnionemu rolnictwu była też słoma. Plecionkarstwem zajmowali się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Umiejętność ta nierzadko przekazywana z pokolenia na pokolenie stanowiła dodatkowe zajęcie mieszkańców wsi. Pierwsze robiliśmy te duże kosze, takie no na brudne bieliznę, na bieliznę, do lazienek te kosze. Krzesła robiliśmy, dzbanki robiliśmy na komplecie, a potem przeszli na te drobnice na domu, przeważnie domki robili. A już jak zaczął do skansenu jeździć po jarmarkach, no to wszystkiego. A widzi pani, jest tych, może 40, nawet jajka kurze robił malutkie. Tak. Najlepiej wszystko po trochu mieć, bo to jest taki towar, że może on nie psuje się. On nie, to nie to, że jedzenie, że tam się zmarnuje. I łatwo do transportu, bo on się nie pobije, nie pogniecie się, powrzuca. Kiedyś jak to się robiło do cepeli, to robiło się nie tak dokładnie, tam rzadziej to robiło się i tam grubiej, to jakoś tak szło i tak ten towar robiło się nie tak, że czasami i teraz wtedy musieli, dokładność była, bo jak kiepsko zrobił, to nie przyjęliby, no i teraz, no bo widzi kupiec, który kupuje, to zawsze patrzy na to, jakie jego wykonanie jest. Żona pomaga, denka robi, wiklinę szykuje. Kiedyś to po prostu ja bardzo dużo robił. Na co ty ojcze tyle robisz? A ja myślałem, a teraz już chcą, żeby ja robił, bo jak ja nie będę robił, to ja chcą, żeby ja czym był zajęty. To dla mnie jest to jest lepiej. Po prostu jestem taki pracocholik, no, bo bez roboty. Lubię sport, lubię grzyb, grzybiarzem jestem też, nie z tej ziemi. No tak, taki jestem wrodzony. Po wojnie nowymi odbiorcami wyrobów słomianych stali się mieszkańcy miast. Stało się tak ze sprawą centrali przemysłu ludowego i artystycznego zwanej Cepelią, zajmującej się zbytem towarów inspirowanych tradycyjną twórczością ludową. Za sprawą organizowanych kursów oraz stałym zamówieniom przez następne dekady udało się zachować tradycje i umiejętności plecionkarskie wśród wielu mieszkańców regionu. Moda na słomiane maty, kosze, budki dla ptaków przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego podlaskich wsi okolic Hajnówki czy Bielska Podlaskiego. Współcześnie tradycyjne plecionkarstwo słomiane zanika, ustępując miejsca tanim wyrobom przemysłowym. Jednak dzięki lokalnym i wojewódzkim domom i ośrodkom kultury, a także muzeum na terenie naszego województwa realizowane są warsztaty skierowane do dzieci i dorosłych, popularyzujących wiedzę dotyczącą tej niegdyś powszechnej gałęzi ludowej wytwórczości. Lepiej być zawsze takim w nastroju. Ja lepiej robić
4 godziny dobrze, niż tam 8 czy 10. Szybkość to u mnie taka, jaka była. Pierwsza taka sama. Trochę może nie tak, bo już nie te lata, ale jeszcze dam radę.